Czołg KW-2 to radziecki czołg ciężki z okresu II wojny światowej, znany ze swojego charakterystycznego wyglądu, w tym ogromnej wieży i krótkiego działa. Jednak jedną z najbardziej nietypowych cech tego czołgu była jego rola jako improwizowanego artylerii przeciwlotniczej. Radzieccy żołnierze zauważyli, że działo czołgu KW-2, ze względu na jego ogromny kaliber, może być używane do zwalczania niemieckich samolotów. W rezultacie KW-2 został czasami wykorzystywany do odpalania pocisków przeciwlotniczych na cele powietrzne, choć nie było to jego pierwotne przeznaczenie.